Liceum Ogólnokształcącym imienia profesora Kazimierza Morawskiego w Przemyślu odbył się egzamin DSD, Deutsches Sprachdiplom, niemiecki dyplom językowy. Egzamin ten przygotowany jest przez KMK, Kultusministerkonferenz, Konferencję Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych. Czasami życie to przypadki. W 2010 roku takim przypadkiem była wizyta w naszej szkole atasze kulturalnego Filipa Sommera, atasze kulturalnego konsulatu Niemiec w Krakowie, który zauroczony, myślę, osiągnięciami w zakresie języka niemieckiego w naszej szkole, zaproponował pewne rozwiązania, które, no nie ukrywam, podchwyciłem i które stały się ciałem w postaci uczestnictwa w programie DSD. W projekcie, w tak zwanym projekcie krakowskim, wzorze krakowskim Deutsche Sprachdiplom, czyli liceum jako ośrodek egzaminacyjny, a wokół współpracujące gimnazja. Zdanie tego egzaminu odpowiada otrzymaniu certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 łamane przez B1, czyli DSD1, lub B2 łamane przez C1, czyli DSD2. DSD1 to jest egzamin na poziomie B1 dla uczniów gimnazjów, czyli dla tych uczniów, którzy około 600 godzin języka niemieckiego musieli zrealizować. I trzeci raz ten egzamin odbywa się właśnie u nas w szkole. Zapraszamy nasze zaprzyjaźnione gimnazja i spotykamy się wszyscy w dniu egzaminu. Jest to nasz pierwszy udział w tym egzaminie. Wzięło w nim udział 7 uczniów z naszej szkoły. Byli to uczniowie, którzy już rozpoczynając naukę w naszym gimnazjum, zainteresowani byli bardzo mocno nauką języka niemieckiego. Nasi nauczyciele umożliwili im to, a my jako szkoła zwiększyliśmy ilość godzin na naukę tego języka po to, aby właśnie mogli dobrze, mam nadzieję, że perfekcyjnie przygotować się do tego egzaminu. Egzamin DSD2 jest kolejnym etapem na tej drodze z rozszerzonym językiem niemieckim i ten egzamin odbywa się w liceum, w klasie trzeciej, przed maturą jeszcze, czyli to jest na początku grudnia. Obecna klasa druga będzie ten egzamin zdawać w klasie trzeciej, właściwie za parę miesięcy, bo to będzie grudzień 2016. W tym roku do egzaminu w drugim liceum ogólnokształcącym przystąpili uczniowie z gimnazjum nr 1, gimnazjum nr 3, gimnazjum nr 4 oraz gimnazjum Morawa. To jest naprawdę wielka satysfakcja. Wiemy, że mamy już ten poziom, który chcielibyśmy mieć. Właśnie teraz będziemy mieć egzamin DSD2, czyli będziemy mieć poziom C1. Przez 3 lata mieliśmy 6 godzin niemieckiego, gdzie pozostałe klasy mogły mieć na przykład 2 i od razu żeśmy ruszyli z takim rozszerzonym materiałem, a w trzeciej klasie już faktycznie tylko pod egzamin robiliśmy takie zadania typowo egzaminacyjne, do tego też liczne prezentacje, które właśnie miały nas przygotować do egzaminu i też kiedy no było tak, że po lekcjach zostawaliśmy, żeby jeszcze ćwiczyć, żeby jednak się jak najlepiej przygotować. A teraz właśnie, jak już jesteśmy w drugiej klasie, dalej mamy ten rozszerzony materiał, jest jeszcze trudniejszy, ale to nie zniechęca nas. Mimo wszystko, że jest no, ten wyższy stopień, to my dalej chcemy się tego uczyć i wiemy, że to bardzo zaowocuje. Zdałam certyfikat DSD po to, żebym mogła mieć możliwość wyjazdu do Niemiec czy do Anglii i studiować to, co chcę robić. I dzięki temu certyfikatowi możemy dostać od Unii Europejskiej duże dofinansowanie, co będzie wielką ulgą dla naszych rodziców podopiecznych, którzy nas nam się opiekują, a też to będzie ułatwienie dla nas, będziemy mogli bardziej zrozumieć wykładowców, czy mieć możliwość też tam pracy. Drugie liceum ogólnokształcące w Przemyślu to jedyne liceum na Podkarpaciu i jedyne z 1064 szkół na całym świecie, gdzie realizowany jest program DSD. Ponieważ za chwilę zaczniemy właściwie pisać egzamin oficjalnie, więc musimy tutaj z telewizją się pożegnać.